wpływ social mediów na życie młodych ludzi. I pierwszą część poprowadzi Łukasz Szelika. Będzie to prelekcja, którego teraz pokrótce przedstawię. Łukasz zajmuje się komunikacją społeczną, tworząc strategię komunikacyjną i pomagając w kreowaniu wizerunku marek. Jest pomysłodawcą i organizatorem BigCam, bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży szkół średnich, na których występują eksperci z branży komunikacji, mediów i technologii. Doświadczenie zdobywał we wszystkich typach szkół. Uczył zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. W szkołach państwowych, prywatnych oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJOT-u. Obecnie jest nauczycielem i lektorem języka polskiego w Szkole Międzynarodowej, gdzie uczy na każdym etapie systemu edukacji. Maniak architektury, który wolne chwile spędza na miejskich podróżach. Ceni u ludzi krytyczne myślenie i umiejętności komunikacyjne, dlatego rozwija je u swoich uczniów i studentów. Jest absolwentem filologii polskiej na UJOT-ie, marketingu internetowego na AGH-u. Proszę Państwa, wielkie brawa przed Państwem Łukasz Szelika. Podniesienie ręki. Na stronie, na Facebooku, w social mediach Radia Pryzmat pojawił się wątek z możliwością udzielenia odpowiedzi, jaki wpływ mają te media społecznościowe na nasze życie. I prezentowaliście krótkie formy wideo, gdzie niektórzy wypowiadali się na ten temat. To, co zwróciło moją uwagę, to kilka kwestii, między innymi kreowanie, a budowanie wizerunku. Kreowanie pojawiło się już przy okazji przedstawienia mnie. Moją uwagę również zwróciło to, kogo nazywamy młodymi. I nie jest to takie sobie lekkie, bo jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to jest szalenie ważne. Więc pytanie do Was, najpierw do nas wszystkich. Kto to są ci młodzi? Kto jest młody? No bo mówimy tutaj, jak media społecznościowe wpływają na młodych ludzi, no ale żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to musimy najpierw rozłożyć temat na czynniki pierwsze, czyli co to są te media społecznościowe i kim są ci młodzi. Obiecuję naklejkę. To świetne. To może ja zacznę. Moim zdaniem młodzi ludzie, można byłoby ich, że tak powiem, zaszufladkować troszkę w granicy wiekowej od 16 do 24 lat. Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie, nie musimy się z tym zgadzać, ale obstawiam, że właśnie w tej granicy wiekowej najwięcej osób korzysta właśnie z tych mediów społecznościowych. No to w tym momencie moje koleżanki z pracy by się załamały, bo są już po 30, a myślę, że też są młode. W każdym razie, tak, rzeczywiście, to co słusznie zauważyłeś, wszystko zależy od punktu patrzenia i od tego, jakie kryterium weźmiemy. Jeżeli mówimy o młodzieży, to rzeczywiście ten 16 rok życia do 24, ale również właśnie do 30 roku jest definiowany jako młodzież. Ale jak wszyscy doskonale wiemy, po ostatnim roku młodość to stan ducha. Słyszeliście to hasło w ogóle? A wiecie, kto jest jego autorem? No to możecie wygooglać. Kto znajdzie odpowiedź, ten dostaje naklejkę. Więc zachęcam do googlowania, bo notabene jest to osoba bardzo ważna, nie tylko nie przede wszystkim w mediach społecznościowych, w ogóle jest ważna, żeby znać jej nazwisko. Czyli kto wymyślił hasło młodość to stan ducha? Kto promował to hasło? O, to jest lepiej sformułowane pytanie. Niemniej jednak młodość, tak? Ojciec Jan Krawicz. Świetnie, to zapraszam. Otwieram magiczne serduszko. To serduszko daję swoim dzieciom. To znaczy nie moim, daję dzieciom, które uczę. Proszę sobie wybrać dowolą. Są różne? Nie ma co. Świetnie. No to wracamy do tematu młodości. Patrząc przez pryzmat momentów społecznościowych, mówi się o trzech generacjach. Mówi się o generacji X, Y i Z.
Są to terminy, które często spotkacie szperając w internecie na temat samego internetu, mediów społecznościowych, komunikacji 2.0 albo już nawet 3.0. O co tutaj chodzi? Ktoś ma jakiś pomysł? XYZ? No to zacznijmy inaczej. Ile osób na sali ma mniej niż lat 17? Okej. Jedna osoba. Ile osób ma między, dajmy na to, te 17 a 30 lat? Ojej, zdecydowana większość. To według tego, co wcześniej zostało powiedziane, nie jesteście młodzi. Kto ma między 31 a 40? Świetnie. Młodość to stan ducha. No to słuchajcie, XYZ to jest podział generacji ze względu na czas urodzenia. Dlaczego to jest ważne? Technologia się rozwijała od zarania dziejów. To nie jest tak, że technologia powstała w XX wieku. Technologia świetnie rozwijała się w starożytności, w średniowieczu i to technologia zmieniała naszą kulturę. Jak pisze Postman, jest to jeden z badaczy amerykańskich, które serdecznie polecam. Możecie znaleźć jego publikacje, teksty w języku angielskim w internecie, w języku polskim w bibliotekach, między innymi na Rejskiej. Pisze w swojej książce Technopol, jak właśnie technologia wpływała na kulturę i ją zmieniała. I zaczynając od starożytności, omawia średniowiecze i kolejne epoki, patrzy na to, jak te wynalazki zmieniły nasze życie. I dochodzi do wieku XX. Tylko, że jego książka została napisana w 1994 roku, w 1994 roku i dla niego tym, co było najbardziej nowoczesne, był telewizor, telewizja i internet, ale nie było wtedy mediów społecznościowych, no na pewno tak rozwiniętych jak teraz. Więc on pewne rzeczy zauważa, ale o pewnych rzeczach nie był w stanie napisać. Niemniej jednak rzeczywiście uważa, że telewizja to był ten moment, który niesamowicie zmienił nasze życie i komunikację. No i teraz wracając do tych generacji. Generacja X to są ci ludzie, którzy urodzili się właśnie w czasach telewizji, ale których dorosłość przypadła na rozwój internetu. Y to są ludzie, którzy urodzili się, kiedy no, świetnie funkcjonowała telewizja, internet już mógł wchodzić, jak mieli kilka lat. Natomiast Zety, generacja Z, to są ci ludzie, którzy urodzili się, gdy już internet świetnie funkcjonował. Teraz przełóżmy to na lata. Wprowadzamy kolejną kategorię, kategorię millennialsów. Jak będziecie aplikować na staże do jakiejś agencji PR czy agencji marketingowych, to warto sobie wygooglać to hasło millennialsi, bo to jest coś, co uwielbiają marketerzy. Millennialsi to pojęcie bardzo szerokie. I w zależności od tego, jakie kryterium przyjmiemy, czy będzie pokoleniem 20 lat czy 30, to pojęcie obejmuje czasy od 1980 roku do mniej więcej 2004 roku. Po 2000 roku, po 2004, mówimy już, że to jest generacja X. Czyli ludzie młodzi, którzy nie pamiętają czasów innych, aniżeli tych związanych z internetem. Jak tutaj sami widzicie, jest tu wśród nas więcej Y-ków, czyli osób tych, które wychowały się, kiedy tego internetu jeszcze mogło nie być. No i teraz pytanie, jakie to ma przełożenie na nas. Neurodydaktycy mówią, że nasz mózg już inaczej zupełnie funkcjonuje. Inaczej półkola się świeci, jeżeli poddam to badaniom. Młodzi ludzie lepiej pracują, jeżeli mają więcej bodźców. I szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście niektóre z tych teorii, ich prawdę dostrzegam pracując z dziećmi i młodzieżą. Im więcej bodźców, tym czasami, nie zawsze,
młodzi ludzie są w stanie zrobić więcej rzeczy. Ale kij ma dwa końce. Ja mam lat 27, więc też nie łapię się na młodego człowieka. Więc ja jestem przyzwyczajony, w ogóle już jestem z innej epoki, z epoki gimnazjów. Ale u mnie teksty to były na stronę A4. I moja pani nauczycielka w liceum biadoliła, że no jejku, takie krótkie teksty. A dzisiaj długi tekst to jest czasami na stronę, na połowę strony A4. Jeżeli ja jako nauczyciel, lektor muszę zrobić na przykład test z czytania ze zrozumieniem dla swoich uczniów, to ten tekst muszę podzielić na 4 części, żeby łatwiej było go zrozumieć moim uczniom. Oczywiście można mówić tutaj o różnych czynnikach, ale między innymi jest wpływ mediów społecznościowych, całej rzeczywistości wirtualnej. Tego, że jesteśmy bombardowani wieloma bodźcami, wieloma informacjami. Te informacje są krótkie, łatwo zapadające w pamięć i muszą wywrzeć emocje. To są 3 ważne hasła współczesnego świata mediów. Zwięzłość, emocje i szybkość. Każda inna informacja już jest passé. Więc jeżeli mówimy o młodości, to krótko podsumowując, 3 generacje XYZ, termin milenialsi, przypadający na 1980 rok do mniej więcej 2000-2004 roku. Najmłodsza generacja to X, czyli ci ludzie, którzy nie pamiętają innych czasów niż rzeczywistość z internetem i mediami społecznościowymi. Pierwszy dotyczy świadomego kreowania wizerunku, czyli dodawania informacji do publicznej sfery. Tu chodzi o siebie, czyli jak my kreujemy swój własny wizerunek w social media. I teraz pytanie do Was. No właśnie, czy jest tak, jak na tej sondzie dziewczyna powiedziała, czy próbujecie wrzucać takie zdjęcia do sieci, czy to na Facebooka, czy Instagrama, które trochę odbiegają od rzeczywistości, próbujecie się kreować troszkę na inną osobę w mediach, aniżeli jesteście w przestrzeni takiej publicznej, tej rzeczywistej, a nie wirtualnej? Dobry wieczór. Mam takie zdanie na temat mediów społecznościowych, że ludzie, żeby podbudować swoją jakby osobę w oczach innych, kreują się na różne inne typy osób. Nie zawsze zgadzają, nie zawsze ten typ osoby, który jest w internecie, odpowiada temu, jaki jest w rzeczywistości. I to jest moim zdaniem normalne, bo ludzie chcą raczej być postrzegani jako ci lepsi niż ci gorsi, a jeżeli tym gorszym jest rzeczywistość, to raczej wolę ją oddalić lub ukryć i pokazać jakieś walory, które mogą podbudować ich własną jakby osobę w oczach innych. I też nie jest to dla mnie dziwne, bo tak robiono, jakby tam w tej sądzie była wzmianka o tym, że taki mężczyzna zobaczy kobietę, która będzie taką właśnie stereotypową, chudą laską z jakimiś no, walorami takimi w dzisiejszych czasach oczekiwanymi od kobiety, ale to samo robiono bez mediów społecznościowych, w różnego rodzaju gazetach, czy właśnie w telewizji, zanim powstał internet. Jakby media społecznościowe tylko to dają kolejną możliwość kreowania tego stereotypowego mężczyzny i kobiet, i tej stereotypowej kobiety. Czyli mówi, że według Ciebie to jest normalne. Czy ktoś tutaj zgromadzonych ma jakieś inne zdanie na ten temat? Dzień dobry. Ja osobiście uważam, że to nie jest normalna sprawa, ponieważ dążymy do takiego punktu, w którym okłamujemy sami siebie poprzez ten wizerunek. Ponieważ zamiast pokazywać to, jacy jesteśmy naprawdę, co nam się podoba, to sami sobie kreujemy przez gotowe wzorce, co nam się ma podobać, jak mamy wyglądać, jak wygląda perfekcyjny posiłek, czy perfekcyjne ubranie, i to nie jest kreowanie siebie, a podążanie za jakimś nurtem, za jakąś rzeką, moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór.
że wraz z powstaniem internetu i właśnie no, tych mediów społecznościowych ludzie zaczęli sami sobie rzucać kłody pod nogi, bo z jednej strony zrobili to część osób może po to, żeby móc się pochwalić, że spełniają jakieś standardy. Z drugiej strony są też ci ludzie, którzy starają się do niego podobnić. Są jeszcze to taka strefa, która ani nie zalicza się do tych, którzy przedstawiają coś, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy krytykują ludzi, którzy nie spełniają jakby tych oczekiwań i że oni są chyba, moim zdaniem, największą siłą w tych mediach. Że właśnie niekoniecznie ludzie, którzy promują jakiś trend, tylko ludzie, którzy krytykują tych, którzy nie spełniają wymagań. Zanim będziemy kontynuować ten wątek, to jakbyście mogli w ogóle podać swoje imiona. Będzie łatwiej odnosić. Kacper. Dzięki. Kaprysia. I Marcin. Dzięki. Każde z was nawiązywało do terminu kreacji, kreowania wizerunku. Słuchajcie, jak tośmy wspólnie zastanowili się, czym jest kreowanie jako wyraz, a czym jest taki wyraz jak budowanie. Co to znaczy kreować, a co to znaczy budować? Czy to są synonimy, czy są to dwa różne wyrazy? Jak wy rozumiecie te dwa czasowniki funkcjonujące w języku polskim? Myślę, że kreować to jest bardziej tworzyć coś od zera, a budować to jest pracować nad czymś. Kacper, a ty co myślisz? No podobnie jak koleżanka. No to podobnie, to nie jesteś koleżanką, jesteś Marcinem, no to słuchamy twojej wypowiedzi. Kacper. No to Kacper, co to jest dla ciebie, co oznacza budować dla ciebie? No budować to jest właśnie tak, że ma się już jakiś fundament. No. A właśnie jest to kreowanie, to zaczyna się od totalnego zera, że jakby wymyśla się jakby daną postać i się ulepsza tak, żeby no, kreuje się w jakiś sposób. A ty Marcin, co uważasz? Znaczy, jeżeli chodzi o kontekst tej wypowiedzi i to, o czym rozmawiamy, to wydaje mi się, że kiedy budujemy, to bierzemy pewne cechy, które reprezentujemy i staramy się jakby z nich rozwijać, a kreacja jest jakby może bez tego fundamentu, jakiegoś zawieszonego na sobie samym, bo to jest takie zjawisko, że właśnie ja myślę, że te wszystkie, ci wszyscy ludzie, te dziewczyny, ci chłopacy, którzy wyglądają tak samo i lubią, lajkują te same rzeczy, oni się kreują, bo oni nie pokazują siebie, tylko pokazują to, co wszyscy inni, tylko że jakby jeszcze fajniej. I to jest kreacja w tym znaczeniu, a budowanie byłoby wyrażenie siebie. Dzięki za to, bo wbrew pozorom nie jesteście zgodni w tym, co powiedzieliście. Jeżeli mówimy o mediach społecznościowych i w ogóle o wizerunku, wiele teraz mówi się, w ogóle dużo mówi się o marce osobistej, marce firmy. Marka to jest takie hasło niemalże jak sukces. Każdy może odnieść sukces i każdy jest marką. Kreować to znaczy rzeczywiście coś ustanawiać, widząc jakiś cel. Budować oznacza systematycznie do czegoś dążyć. Dam wam wskazówkę, czyli tym, czym dzielę się, jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto pracuje dla jakiejś firmy albo jakaś osoba, która potrzebuje porady w zakresie tego, jak ona się prezentuje w internecie. Jeżeli będziecie zastanawiać się, czy założyć konto na w jakimś medium społecznościowym, to postawcie sobie kilka podstawowych pytań. Pierwsze pytanie. Po co mi to? Po co mi Facebook? Po co mi Snapchat? Po co Instagram? Drugie pytanie. Co ja tam chcę pokazywać? Jeżeli ja tam rzeczywiście widzę potencjał, czy nie wiem, że pokazywać swoje pasje, czy żeby pokazywać swoje życie, super.
Trzecie pytanie. Czy będę miał czas, żeby to prowadzić? Czy będę miała czas, żeby to prowadzić? Jeżeli nie będziecie mieli czasu, żeby prowadzić jakiś fanpage, czy żeby prowadzić swój profil prywatny w jakimś konkretnym medium społecznościowym, zostawcie to na boku. Szkoda czasu i waszego życia. No i ostatnie pytanie, po raz drugi, czy naprawdę tego potrzebuję? Nie musimy być wszyscy w mediach społecznościowych, nie musimy mieć wszyscy tych samych mediów społecznościowych. Warto pamiętać o tym bezpieczeństwie i warto pamiętać o szacunku. I też warto nie demonizować mediów społecznościowych, bo jeżeli my jesteśmy dobrzy, to naprawdę dobro można także szerzyć za pomocą mediów społecznościowych. Wydarzenia w ramach projektu We Can Do It. Jako zwieńczenie dzisiejszej dyskusji na temat mediów społecznościowych jest z nami Wojtek Mlekodaj. Dzień dobry. I połączymy sobie bardzo krótki wywiad z koncertem. Ponieważ za mną stoi już pełne osprzętowanie, a obok mnie siedzi wykonawca w całym pełnym rynsztunku. Więc może na początek takie pytanie jeszcze w temacie tych mediów społecznościowych. Jak na ciebie wpływają? Czy nie istniałbyś bez nich? To znaczy ja mam... Przysłuchiwałem się całej dyskusji tutaj i doszedłem do wniosku, że ja mimo wszystko mam dość ambiwalentny stosunek do całej sprawy mediów społecznościowych. To znaczy mój Facebook, bo tylko Facebooka posiadam z tego wszystkiego, nawet Snapchata nie posiadam, jest, tak powiedzmy, to sobie szczerze, śmietniskie. Tam nie dość są udostępnione wszystkie moje informacje, to jeszcze to jest profil publiczny, a jeszcze do tego wszystkiego dość kontrowersyjne zdjęcia, jak się okazuje, że cała sprawa, no, cała ta dyskusja tutaj teraz spowodowała pewien niepokój w mojej osobie, no ale no chyba tak też musi być, no, ktoś musi być tym nieodpowiedzialnym, ja nim jestem. No w sumie bez Facebooka byśmy się nie znaleźli. Tak, ale to całe to moje promowanie na Facebooku to jest zasługa osób trzecich. Ja osobiście, jeśli coś wrzucę, to najczęściej to jest rzecz, której potem się wstydzę, bądź się mniej wstydzę, natomiast no, jeśli chodzi o kreowanie czy budowanie własnego wizerunku, to bardzo słabo. Więc wszystkie grzechy zostają odpuszczone, bo to nie jest spowiedź. I przejdźmy może bardziej do tematów muzycznych. Chciałabym zapytać, tak na dobry początek, kim w ogóle jesteś i jaki to rodzaj muzyki? Jak byś ty sam go określił? Kim jestem, to może dość szerokie pytanie, ale... Jeśli chodzi o rodzaj muzyki, to jest, powiedziałbym, połączenie jakiejś elektroniki, w zasadzie jakichś granic jazzu, czy też granic nawet, powiedzmy, muzyki rockowej, jeśli chodzi o samo założenie i rzeczy, których używam, struktur muzycznych, których używam, natomiast trudno by to było zamknąć w jakiś jeden gatunek, można powiedzieć muzyka alternatywna, ale tam też bym się nie odnalazł, bo to w moim odczuciu są jakieś też ciężkie szumy, czy dysharmonie, których używają różni ludzie związani z muzyką alternatywną, natomiast ja staram się wydobyć jakby samo brzmienie. Brzmienie jest dla mnie bardzo istotne i bardzo istotne jest dla mnie po prostu odczucie takie typowo uczuciowe. Melodia czy rytmika to są rzeczy, które wychodzą jakby stricte z odczucia, nie z jakichś wyuczonych rzeczy. Natomiast ja kształcę się teraz obecnie na Akademii Jazzowej w Krakowie i ja już jestem tam 2,5 roku. Ona też mi dała pewien sposób patrzenia na sprawę, bardziej jazzowy może, bardziej specjalistyczny, aczkolwiek mam nadzieję, że nie zmieniła go na tyle, że co jakby mamy wewnątrz. W ten sposób bym to opisał. Czyli nie byłoby błędem stwierdzenie, że twoją muzyką są głównie jakieś odczucia, uczucia, które chcesz przekazać? Tak. Znaczy, one mogą być różnie odbierane. Natomiast ja mam pewien konkretny pomysł na to, co chcę przekazać, co ja czuję, co ja odczuwam w momencie, gdy ta muzyka zaczyna grać, gdy to się wszystko łączy w jakąś jedną całość. Oczywiście nie zawsze, a praktycznie nigdy nie wychodzi to tak, jakbym chciał do końca.
ale jakiś taki główny nurt, czy główne założenia chciałbym przekazać właśnie, te emocjonalne. W takim razie skąd pomysł, że akurat w taki sposób chcesz to przekazywać? Pomysł tak naprawdę zrodził się sam. To było już, można powiedzieć, 11 lat temu, kiedy to mój tata namówił mnie na to, żeby zacząć może iść w stronę muzyki, może zacząć ćwiczyć grać na gitarze, bo przecież na ogniskach ktoś musi zabawiać całą publikę. No tyle, że ja miałem do tego takie podejście, taki charakter, że zacząłem się w to zagłębiać, zaczęło mi się podobać tworzenie tego, kreowanie, bo to jest też tworzenie rzeczywistości jakby na pewien sposób. Tworzenie tej swojej zamkniętej strefy, w której się kreuje część świata postrzegalnego, czyli w tym wypadku dźwięk, pod własne dyktando. I to jest rzecz dla mnie bardzo istotna, też mogę się zamknąć w tym świecie, jeśli on też odpowiada na bardzo wiele moich pytań, bo tam mogę pokazywać siebie takim, jakim jestem. Nie muszę nikomu wyjaśniać, co czuję. Mogę to po prostu wyrzucić z siebie przez dźwięki i przez różne brzmienia, kombinacje tego razem. To jeszcze tak w kwestii podsumowującej tą naszą rozmowę. Czy w jakiś sposób inspirujesz się konkretnymi twórcami, czy raczej to jest to, co się rodzi w głowie i tyle? Zawsze było obecnych w moim życiu artystycznym wiele, można powiedzieć, idoli czy autorytetów. Staram się z nich wyciągać i często w momencie, gdy widzę się z nimi pierwszy raz, znaczy oczywiście w cudzysłowie, widzę się z nimi pierwszy raz, to staram się ich naśladować, natomiast potem wyciągam z tego to, co najbardziej mnie urzekło w tym. I najczęściej właśnie jest to brzmienie stricte, bo melodia to może nie do końca, natomiast brzmienie. I po czasie ten autorytet zaczyna jakby ulegać metamorfozie i znika poniekąd, ponieważ ja wyciągnąłem z tego to, co uważałem za najlepsze i jakby ta osoba już nie jest dla mnie więcej, nie jest mi potem przydatna już w momencie kontynuowania mojej twórczości. W takim razie nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić słuchaczy, jak i tutaj obecną publiczność do wysłuchania koncertu. Jeszcze tak chciałabym trochę zagaić. Czego mamy się spodziewać? To jest dobre pytanie, ponieważ momentami sam nie wiem jeszcze, czego będziemy się spodziewać. Natomiast główne założenie jest takie, żeby jaką dyskusja to była raczej spokojna, niezbyt burzliwa, więc chciałem rozpocząć bardziej spokojniejsze brzmienia, kończąc na mocnej elektronice, no bo taki jakiś przekrój chciałem zademonstrować. Coś takiego. Myślę, że na początku można się jeszcze nie wczuwać, bo będzie to powoli rozpędzane. W takim razie zapraszam serdecznie. Dziękuję. I cóż, zaczynamy. Dzień dobry jeszcze raz. Ja się nazywam Wojciech Lekodaj i to będzie pierwszy kawałek, jaki chciałem Państwu zademonstrować o nazwie Cigarette Sunflower.